Cześć Tronik, przyszła paczka z JLC i obiecałem unboxing. Robimy unboxing, czyli otwieramy to. Chyba, że ktoś słyszy uncoxing, czyli co odkoksowuje. Dobra, to nic nie ma. Uncoxing. Będziemy koksować warystory. Testerem warystorów. Ładne niebieskie pudełeczko. Akcelerują twoje innowacje. Liczę na to. Co robią? CNC. Może będę miał okazję przetestować jakąś obróbkę. Skrawaniem u nich. Albo nie skrawaniem, tylko po prostu jakąś obudowę wykonać u nich. Nawiercić. Zobaczymy może w przyszłości. Dobra, porządnie zabezpieczone. Taśmą oklejone. Co my tu mamy? Numer zamówienia pewnie, gierderki, które były użyte. Dobra, płytek powinno być... Jeju, chyba jest więcej niż zamówiłem. Co to ma być? Rzucają jakieś gratisy? Powinno być 5. Dobra, jest 5. Jest 5. Tu są dwie. Wydawało mi się, że więcej. Tu są kolejne dwie. Tu jest kolejna jedna. Co razem daje nam 5 sztuk. Folia bąbelkowa. Może się przyda później. Na później. Jak to wygląda? To pierwszy raz, kiedy ja zamawiam z JLC, z montażem. Ale spotkałem się już z osobami, z projektami, które były montowane. No spoko. Spoko. Tu widzę, że tam, gdzie komponentu nie było, to nawet usunęli z gerberów warstwę sita, bo nie ma na tym pasty, co mnie bardzo cieszy, bo bałem się na przykład, czy tu tego TQFP będę musiał najpierw, nie wiem, odessać plecionką, czy kombinować, jakby to były po prostu jakieś pagórki z solder maski, z tego, z pasty, ale nie ma. No fajnie, fajnie, nie widać jakichś fuck upów. Ogólnie jestem zaskoczony. Jest to całkiem fajne, fajnie wykonane. Tutaj rezystory, które widzicie, które takie zawiasy robią, to są dzielniki wysokiego napięcia. O, a tu czegoś brakuje. Aha, ale tu jest chyba kompensacja częstotliwościowa, więc to są kondensatory 1 kV. To akurat mam w pudełku SMD1206. To teraz by przydało się przymierzyć od strony THT. Widzicie, bo to jest kawałek płyty w sumie ten tester. To jest ten moduł wysokonapięciowy. Silk screen wyszedł fajnie. A, tu walnęli sobie numerek zamówienia, w porządku. Programowanie SWD do STM-a, którego tu pokazywałem po tej stronie. Dobrze. No fajnie. Zapłaciłem 100, chyba 80 dolców za te 5 sztuk z montażem. Wysyłka DHL-em, żadnych problemów celnych, oni to ogarnęli za mnie. Warto, myślę, dopłacić za spokój. Przy czym właśnie wysyłka wyszła chyba 70 dolców, więc każda z tych płytek po montażu w takim rozmiarze to jest 20 dolarów. Poczekajcie, idę po przekaźnik i kondensator. Bo teraz trzeba by sprawdzić, czy to pasuje. No pięknie, zobaczcie, jakie to będzie majestatyczne. Jak tu włożę kondensatorów za 100 zł, czy więcej. Czekajcie, biorę wszystkie. A jak to będzie w ogóle frajda lutować takie olbrzymie pady? No dobra. Wiecie, o co chodzi. Nie? Weźmy jeszcze przekaźnik. Dobrze, nigdzie nie zrobiłem fuck upa w elementach bibliotecznych. A, tu są jeszcze odsłonięcia, po to, żebym tu wlutował srebrzankę. To jest główna linia zwarciowa, w sensie do plus HV i VHV GND. Tutaj może tego tak nie widać, ale tam są clearance porobione po kilka milimetrów, 4 mm bodajże. I mam nadzieję, że tu nigdzie to nie przebije. Będzie ciekawie. Więc tutaj jest ta linia zwarciowa, czy wyjściowa. No, że liczę się tutaj z prądami na poziomie 1000 amperów. To tutaj warto byłoby obniżyć rezystancję, gdzie jak tylko się da. A może nawet nie tyle, jak tylko się da.
Tylko, że no, jeżeli mogę odsłonić sobie pad i po prostu wlutować serbrzankę, która zmniejszy, nie wiem, rezystancję tego fragmentu o kilkanaście czy kilkadziesiąt miliomów, albo do kilkunastu miliomów, to będzie całkiem spoko. Notabene, mam w Altiumie Keysight Power Analyzer, PDN do PDNA, i jak znajdę chwilę, to zrobię taką symulację i zobaczymy, jak tutaj wygląda rozpływ prądów i spadki napięć na tych ścieżkach. Notabene jeszcze podpowiem, że tak to projektowałem, bo tego tu oczywiście nie widać, żeby linia ta plus HV była w sumie linią transmisyjną. Była tak zaprojektowana, żeby miała płaszczyznę odniesienia, która jest zaraz do kondensatorów, do masy kondensatorów. To jest poligon wylany. Teraz nie wiem, czy to jest ten. Nie, to nie może być ten. To będzie ten. Tylko on jest chyba na tej warstwie. Kurczę, słabo to widać. O, tu jest, widać go, widać, bo on tu przechodzi. Chodzi o to, żeby ta fala, czy to czoło tej fali wysokiego napięcia, który tutaj zostanie podany przez ten przekaźnik. Mam nadzieję, że przekaźnik będzie miał też właśnie możliwość wygenerowania dość ostrego tego zbocza, no ale w sumie to jest zwarcie. Ale pierwszy raz takie coś konstruuję, więc jak przekaźnik się zewrze nam te dwa punkty, to mam nadzieję, że sygnał w tym miejscu będzie miał już bardzo ostre czoło. I w związku z tym, żeby tu nie było tylko i wyłącznie kawałka miedzi, no bo nie będzie wtedy kawałka miedzi i tutaj kawałka miedzi w jedną stronę, to tutaj jest linia transmisyjna z tego powodu, żeby prąd powrotny czoła tej fali od razu mógł się tam zamykać pod spodem. Ona ma tutaj oczywiście zupełnie losową impedancję, będzie to raczej mała impedancja, kilkanaście ohmów, no tak. Przepraszam. Muszę zamknąć drzwi, bo zaraz będą zakłócenia. Więc te kilkanaście ohmów, też znowu jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Na pewno lepiej niż po prostu kawałek miedzi, który nie ma ścieżki prądu, powrotnej ścieżki prądu, no bo tu wtedy dodawali później po prostu indukcyjność. Stąd przewody skręcone z dodatkową izolacją. Mam taki oplot chyba z włókna szklanego, to jest wysokotemperaturowy i to powinno być spoko. Dobra, zainstalujmy ten zespół mocy. Kończmy ten uncoxing. Raz. To się wszystko ładnie tu mieści. Więcej szczegółów o tym projekcie na konferencji Hardware Design Masterclasses we Wrocławiu, już wkrótce, bo to w kwietniu, pokrzywione, 15 kwietnia, Hotel Diamond. Wymagana była rejestracja, więc gratuluję tym, co się zapisali, bo jest sporo osób, które się nie zapisały, czekają w kolejce, aż ktoś zwolni swoje miejsce tuż przed imprezą. Zobaczymy, czy uda się jeszcze tutaj te osoby oczekujące wpuścić. Kurczę, to nawet jest ciężkie teraz tak, nie wiem, z 300 gramów to waży, ale to chyba głównie ten przekaźnik. No dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda. Pięknie to wygląda, jestem zadowolony. Do tego jeszcze obudowa jest do załatwienia z TME, bo to ta płyta jest pod obudowę, teraz nie pamiętam jaką, ale ładną. Ładną i muszę jeszcze kupić troszeczkę takich rzeczy typu gniazdo wyjściowe. Tu muszę w ogóle przemyśleć, jak to zrobić. Bo chciałbym, żeby to było przede wszystkim bezpieczne, żeby tam ktoś przypadkowo się nie mógł dotknąć, więc odpowiedni clearance. Nie chciałbym, żeby to było klasyczne gniazdko, tak jak jest to w testerach do Surge na przykład. Tylko chciałbym, żeby to było coś po prostu innego. Jeszcze jakiś interlock. No pomyślę. Na razie mam nadzieję, że już dzisiaj znajdę trochę czasu, żeby to zacząć lutować. Będę Was informował, jak wygląda postęp tegoż oto ciekawego, jakże niebezpiecznego projektu. No dobra, udanego wieczoru. Trzymajcie się.